Okej. Okay. Mam nadzieję, że mojego tyłka nie sfilmowałeś. Chyba złapał się. Słuchajcie, witamy na kolejnej eksploracji ze mną Jacek oraz ekipa Project Explore, czyli Jan i Tomasz. Pomóż ci? Uważaj na gwoździe, pod kolanem masz. I teraz słuchajcie, jesteśmy w domu, który po prostu zobaczyliśmy z drogi. Ja zobaczyłem. Tak, Jan zobaczył, ja niech mu będzie. A ja potwierdziłem, rzeczywiście tutaj jest dom i słuchajcie, strasznie zarośnięte wszystko. Nikogo nie było tutaj od lat i wow. Ale piecy kaflowe, łóżka jakie. Kurde, słuchajcie, ile telewizorów, to już trzeci telewizor. Gazetkę jakąś starą. Który rok? To jest, czekaj, to jest program telewizyjny. No kiedy? Sobota 10. Eurosport Pro 7, TV Bydgoszcz, Sat 1, TV Polonia. No widać, że to stare jest, ale tak obstałem lata 80, 90, nie? 90, tak. TV Polonia. Ale powiem ci, dom należał prawdopodobnie do starszych ludzi, religijnych z tego co widzę. Obrazów jest sporo. Zobacz, nawet złomiarze nie dopadli się tutaj, widać, bo drzwiczki są. Ogólnie jak wygląda dom z zewnątrz, powiem wam tyle, że jedna ściana... O, mamy łatwiejsze wejście. Nie zauważyliśmy go. Co to jest? Karta gwarancyjna, seria E. No co? Fabryka narzędzi rolniczych. 75 rok. Grabie konne uniwersalne. No nieźle. Powiem wam, nieźle. Ogólnie. Ale pajęczyny, widzicie to? Zobaczmy. Piec bardzo ładny. Widać, że łóżko było naprawiane prowizorycznie lata temu. Grzałka i wzór szafy, który widzieliśmy już wielokrotnie. I zobaczcie, mamy tutaj rzeczy, które to jest starego typu. Jest pani Krystyny. A to jest Biblia. Zobaczcie, taki stary, naprawdę stary termos. O kurde, lata nie widziałem takich. A tutaj widzicie, zachował się bez większych problemów. Ale widać jeden problem tutaj, mianowicie wszystko osiada. Ściana budynku wygląda tragicznie. Tutaj mamy kolejne gazety, słuchajcie. 14 lipca, ale który rok? To jest z Warszawy, 79 roku pieczątka. Tu są pozamykane drzwi, nie będziemy tutaj oczywiście na siłę wchodzić. Kuchnia, o kurczę. Royal TV HCM 20 cali. Nie znam, nie znam. Jest bryza Expert, słuchajcie. Bryza Expert. Jest jakaś data? Daty nie widzę, ale pamiętam. To były lata 90. Takie opakowania wówczas były. Sufit no nie wygląda za dobrze. Ciekawa. To jest Wałbrzych, Made in Poland. Fabryka porcelany w Wałbrzychu, która już nie istnieje oczywiście. Regale. Co jest? Wszędzie pajęczyny, co? Polena, słuchajcie. Polena automat, proszę do prania. Data produkcji już nie poznamy jej, ale w środku jest łyżka. Łyżka, która aluminiowa. No, niezbyt fajnie to wygląda. No ogólnie pośmietanie są takie właśnie buteleczki. Tu mała, no dole duża. I więcej proszków do prania, powiem wam. Zobaczmy, może tu znajdziemy jakieś daty. Polmos, 94 rok, 11 maja 94. Tak, schudnij trochę.
Jan sobie jaja robi. Słyszę Tomasza i tak, kredens, który już wielokrotnie widziałem w innych domach w trakcie eksploracji. Ja myślę, po prostu nie mieli zbyt dużego wyboru w tych czasach. A to jest ta ściana, o której mówiłem. Zewnątrz ona wygląda jeszcze gorzej. Po prostu ten dom się zawali za jakiś czas i po prostu no nic po nim nie pozostanie. Jak widzicie, stary piec, jest masło Bony. Naprawdę takie stare, zobacz, sosierka stara, bardzo stara. I to już jest w cenie. Co, stara świeca? Stara wielka świeca. Ale przecież takie można zrobić raz, dwa. Chińczycy pewnie robią. Znaczy inaczej, to jest olej, przewodniowo hydrauliczny. O, pamiętam takie, jak to się nazywa? Takie paski. Między kuchnią była pokojem w bloku w latach 90. jak mieszkałem z rodzicami. No, były takie rzeczy. A zobacz tutaj, zobacz. Podniosę, bo widzisz? Tak, stara umywalka, z której korzystali kiedyś. Może ją dam w takie miejsce, żeby nikt jej nie przewrócił. Czy inaczej, widzicie, kiedyś nie było bieżącej wody, w czymś takim nalewano ze studni i się myto przykładowo. Zostaje na miejscu. O, frania? Czyżby? Słuchajcie, jestem pewien, że frania. Myszkowska fabryka naczyń emaliowanych w Myszkowie. 200 W. 79 rok, z tego co widzę. Czyli trochę lat ma. Tu z kolei mamy wyjście. O ja. Powiem ci, jak już widziałem tą ścianę z boku, jak to wygląda, to powiem ci, mam obawy. Zejście do piwnicy, powiem szczerze, nie wchodzi w grę. Zaraz zobaczę, jak wygląda strych, ale na razie chcę przyjść tutaj. Spójrzcie, kolejny piec kaflowy z drzwiami. Takie drzwi, słyszałem, potrafią być nawet warte 3000 zł. Tak słyszałem, czy to jest prawda, nie wiem. O nie. Wow. Słuchajcie. Unitra Vela 203. Marzenie kiedyś. Taki mieć telewizorek. Miałem kiedyś podobny, tylko w kolorze czarnym. Nie pamiętam, jaki to był model, ale po prostu to, że to był mój pierwszy telewizor prywatny do mojego pokoju. Po prostu ja się tak cieszyłem, korzystając z niego, no, że po prostu masakra, powiem wam. Poza tym, słuchajcie, pełno gazet. Zobaczmy w końcu, z którego roku one są. Piątek, Matrix Rewolucje. TVN, to jest listopad 2006. Słuchajcie, gazety są. Mnóstwo jakichś starych naczyń, zobaczcie. Słuchajcie, pełno rzeczy pozostawionych, lampy do telewizorów. Mamy tutaj także naczynia różnego rodzaju, szklane. Bateria. Oj. Już nie odczytamy tego daty Wesołych Świąt, a pieczątka wskazuje 15 kwietnia 76 rok. Jak tam, Jacku? Trochę ciuchów, trochę gratów. A. I masa pajęczy. O ja, no masz na czapce mnóstwo. Lepiej zdejmij. Nie wiem, czy to widać, słuchajcie, ale naprawdę wszystko jest tutaj krzywe. Od sufitów, po ściany, po podłogi. Po prostu wszystko jest krzywe. Tutaj. Nie wiem, Jacek, czy pamiętasz, ale takie telewizorki to kiedyś był szał na nie. No. Ja dostałem taki czarny, czarno-biały w ogóle, no to to się cieszyłem tak bardzo. Znaczy, jeszcze... Do nich się nawet jakieś stare gry, typu Pegasus podłączał. Tak, tak, ja w ogóle pamiętam, z bratem oglądaliśmy serial Airwolf, taki o śmigłowcu, taki naddźwiękowy, coś takiego było.
Człowiek się cieszył z takich małych rzeczy wtedy. Maszynka do golenia, no żyletki oczywiście jest. Kremy, słuchajcie, ten szampon stracił ważność w 2008 roku. Czyli tak zakładam, że gazety są z 2006. Podejrzewam, że od 2008 nikogo tu nie było. A to nie jest do krawata spinka? Może. Możliwe. To jest z kolei zestaw do Fundy. Fundy, czy jak się wymawia. I zostało nam chyba ostatnie pomieszczenie, słuchajcie. Kolejny piec kaflowy, kompletny, co już naprawdę jest rzadko spotykane. Pełno ciuchów, telewizor numer 4, 5, właściwie 5 i 6. Jest także, spójrzcie, farelka na prąd. I no cóż, jak widzicie, różnego rodzaju religijne i nie tylko obrazy. Lodówka Polara, Polar Predom. Zobaczmy w sumie, co w niej znajdziemy. Nic świeżego, to wam od razu powiem. A takie patelnie aluminiowe, no trochę badziewne, no ale były. Poza tym, słuchajcie, no wszystko jest pokryte taką warstwą pyłu czy czegoś. I nie uwierzycie, ale taki sam stół miała moja babcia. Jest rozkładany. Z niego robi się owal po rozłożeniu. Środkowa część jest wyciągana. Na zasadzie na zawiasach. Ale nie będę tego ruszać, bo boję się, czy to w ogóle wytrzyma. No dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, przeszliśmy praktycznie cały dom. Została nam tylko góra do sprawdzenia. Drabina. W ziemi. Ty, ja nic nie mówić, ale widziałeś Evil Dead. Co widziałem? Evil Dead, film. Volta! Ogniwo suche, słuchajcie, jest to bateria. Czy są jakieś dane? Nie dziwię się, to będzie 1,5-woltowa bateria. Jest mało widoczne, szczerze mówiąc. Wszelkie dane. Tak, 1,2 volta. Taki akumulatorek. Tylko trochę większy. Natomiast na wejściu, jak możecie zobaczyć, jest takie małe lusterko. Jeśli chodzi o instalację elektryczną, to no. Słyszę, że buczy. Ty, słuchajcie, to jest skrzynka rozdzielcza, buczy. Jak słuchasz się. No, czekaj. Tak, a. Buczy, ale ja bym w ogóle tego nie dotykał. Mówisz? No, nie. Jest. Bardzo możliwe, że te bezpieczniki są już dawno przepalone. No ale dobra, szedłem na górę, więc w sumie i się tam zbieram. O ja. O kurde, właśnie o tym mówiłem. Spójrzcie na tą ścianę. Ona wygląda, by miała zaraz runąć. Dlatego powiem wam długo tutaj. Ty, ja pierdziule. Ty cholero, ty! Ale mnie wystraszył. Kurde! Do domu wracasz z buta! Nie zawiozę cię! Ja dziękuję. Złapał mnie za nogę, no. Ach, dobra, słuchajcie. Skupmy się. Ta ściana jest w tragicznym stanie. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, to jest... kurczę, jak się to nazywało? Kawka? Na mleko? Nie pamiętam. Kana? Kania? No tak czy inaczej, jakoś tak. Nie, słuchajcie, to jest coś niewiarygodnego. Spójrzcie na to. Gdzie można było zdobyć taką torbę, powiedzcie mi? Bo naprawdę, ja nie wiem. Czy ona była gdzieś w marketach, czy... na targowiska w latach 90. czy co? No ale dawno takiej nie widziałem. Podłoga lekko gnie się pode mną, muszę uważać. Jak widzicie, mały kojec. Poza tym ciuchów więcej. A co to jest? Talk. Ok. To jest, jeśli dobrze pamiętam, wiązarnia przydomowa. Nie wiem w tej chwili, czy mam tutaj wchodzić. Zobaczcie, jak wygląda to drewno.
to jest masakra, co korniki robią z tym domem. Dobra, tu się zatrzymam, tylko powiem, co widzę. Kolejne części od łóżka, więcej ubrań, wędzarnia oczywiście. Mamy drabinę, ale nie będziemy z niej korzystać. A ja mam wrażenie, że ta podłoga po prostu kruszy się pode mną. Chwileczkę. Propotox. Prywator owadobójczy. Nie, dobra. Myślałem, że to coś innego. No ale słuchajcie, co mogę powiedzieć? Jakaś sofa, jeszcze więcej ciuchów, pościele. No i... co my tu mamy? To jest chyba to zielone na akumulator schowek. No ale mogę się mylić tak czy inaczej. Mówię, podłoga nie jest w dobrym stanie. Ja po prostu wolę tam nie wchodzić. Dobra, zejdźmy na dół. Powoli będziemy kończyć tą eksplorację. Ty, dobra, już byłem gotów na ciebie. No bo buzie ty.